Cześć, Ubu! Cześć, bajko czy taczko! Co tam u ciebie słychać? W porządeczku, nie mogę doczekać się nowej bajki! A w związku z kolejną bajką mam do ciebie pytanie. Czy poznałeś już jakieś zwierzątka na naszej planecie? Oczywiście! Bola mi mówiła o niektórych zwierzątkach, a niektóre nawet mi pokazała, a niektóre nawet mogłem pogłaskać, na przykład kotki. O, kotki, to super się składa, bo będziemy czytać opowieść o kotku, ale o takim kotku. O właśnie, jak wyglądają kotki? Są małe, mięciutkie, przyjazne, dużo śpią i piją mleko. Tak, a chodzą na bosaka? No chyba tak, nie widziałam jeszcze kota w butach. A dzisiaj zobaczysz kota w butach. Niemożliwe. Tak. No to co? Zaczynamy! Kot w butach. Niemożliwe. Nie ma to jak zgoda między rodzeństwem, mawiają mądrzy ludzie. Ale nie o takiej zgodzie pewnie myślą, jak ta, która panowała między dwoma starszymi synami pewnego młynarza. Od dziecka w jednym oni zawsze byli zgodni. Jak najmłodszemu bratu dokuczyć. Bolała nad tym pani młynarzowa, ale młynarz tak jej tłumaczył. Małe to jeszcze dzieciaki, wyrosną z tego. Gdy z dzieciaków chłopcy wyrośli, pomarło się młynarzowej, a starsi bracia jak dokuczali najmłodszemu, tak dokuczali. A nawet robili to w jeszcze większej zgodzie i z większą wprawą. Widział to ojciec, ale wciąż w młynie zajęty, tak sobie tłumaczył. Młody to jeszcze, zielono w głowie, jak dorosną, to im przejdzie ochota na psie figle. Gdy z chłopców młodzieńcy wyrośli, pomarło się młynarzowi, a starsi bracia zgodnie podzielili się majątkiem po ojcu. Pierworodny wziął młyn i pole. Średni krowy, konia i pastwisko i co tam było w ojcowej skrzyni pieniędzy. I w tym się też obaj prędko zgodzili, że najmłodszemu przypadnie w spadku... Jak myślisz, dużo dostał? No oczywiście, musieli się przecież podzielić porówno. A tu nie. Bury kocur, co we młynie myszy łowił. O, ja naiwny. Smutno było Jankowi, że tak się z nim bracia obeszli, ale cóż było robić? Postanowił ruszyć w świat. Pakować się nie musiał, bo wszystko, co miał, na własnym niósł grzbiecie. Czyli kota. Tak. Za to kotu kupił na jarmarku czerwone buty z podkówkami, torbę myśliwską i kapelusz z piórem. Ojejku. Ale lubił tego kota. Oj, śmiali się z Janka starsi bracia, że wydał ostatnie grosze na taki dziwny ekwipunek dla zwierzaka, a sam w dziurawych portkach w świat się wybiera. Ale pewnie nie byłoby im tak wesoło, gdyby wiedzieli, że ten kot nie był wcale zwykłym sobie zwierzem. Ludzkim głosem on gadał, a rozum miał, że ho, ho. Tylko dotąd nie zdradzał się nikomu ze swoją niezwykłością, choć we młynie od tyciego kociaka mieszkał. Teraz dopiero widząc, jak niegodziwie postąpili starsi bracia, dopuścił najmłodszego do tajemnicy. Miałże mu Janek żałować tych kilku groszy na strój, na którym kotu tak zależało? Kot w butach, jak to mają w zwyczaju koty, chadzał własnymi drogami, a rzadko były to proste drogi. Lecz nie nazwałabym go pospolitym krętaczem, bo do złego swoich podstępów nie używał. Zaraz pierwszego dnia wędrówki zaczaił się kot w butach na stado kuropatw i wrócił do swojego pana z kilkoma najpiękniejszymi sztukami przytroczonymi do myśliwskiej torby.
A ty wiesz, co to są kuropatwy? Ja nie wiem, co to znaczy przytroczone. Ach, taki przyczepiony. Aha. A kuropatwy wiesz, tak? No takie ptaki. On pewno. Janek rozpalił ognisko i upiekł dwie kuropatwy. Pyszne takie kuropatwy chyba są. Ho, ho, mój przyjacielu, chwalił kota, oblizując palce. Jeszcze jutro będziemy mieli co jeść. Ale jego towarzysz miał inne plany. Wziął pozostałe kuropatwy i pobiegł do pałacu króla jegomości, wprost do królewskiego kucharza, mówiąc mu, że te oto ptaki przysyła miłościwemu panu, jaśnie wielmożny książę, Jan Pomponian. Mistrz patelni głowił się właśnie, co by tu podać na obiad. Ucieszył się niezmiernie. Król i królewna delektowali się subtelnym smakiem drobiu, a wdzięczny kucharz nie omieszkał im wyjaśnić, że owe ptaki są podarunkiem od jaśnie wielmożnego księcia Jana Pomponiana. Pomponiana, czy on ma coś wspólnego z moim pomponianem? Z moim pomponem, bo to jest pompon. No właśnie. A jak robi twój pompot? Pompon! Super, super. Wspomniał też o niezwykłym posłańcu księcia. Kocie w butach. Król i królewna nigdy dotąd nie widzieli kota w butach. A nieprawdę mówiąc, nigdy o kimś takim nie słyszeli. Uważali jednak, że ich królewskim osobom ani się przyznawać do tego, ani dziwić nie wypada. Ale w skrytości obydwoje mocno żałowali, że stracili okazję, żeby zobaczyć osobliwego kota na własne oczy. Minął dzień jeden i następny przeszedł, a trzeciego dnia kot w butach znów zjawił się w pałacowej kuchni. Tym razem ubuł z parą młodych zajączków, które dopiero co upolował. Kucharz przyrządził z nich pyszną pieczeń z duszonymi buraczkami i podał ją na królewski stół. Lubisz buraczki? Bardzo. Uwielbiam buraczki. Król i królewna dawno nie jedli tak wspaniałego dania. To też nie szczędzili kucharzowi pochwał, a on nadmienił, że owej zajączki przyniósł w podarunku od księcia Jana Pomponiana. Jego posłaniec. Kto? Kot w butach. Dobrze. Radzi byśmy widzieć tego posłańca osobiście, by mu za podarunek podziękować. Prawda, córeczko? Rzekł król, bo nie mógł już wytrzymać z ciekawości. Tak, ojczulku, zgodziła się królewna, również ciekawa kota w butach, a mówiąc między nami, chcąca się przy okazji dowiedzieć czegoś więcej o tajemniczym księciu. Do usług waszych królewskich mości, odpowiedział kucharz. Kot ów ucina sobie właśnie pogawędkę z naszym ochmistrzem. Można więc po niego posłać. Władca i jego córka nie szczędzili mu uprzejmych słów. On kłaniał się z gracją i sypał wybornymi żartami. Rozstali się wszyscy w znakomitych nastrojach, a król i królewna żegnali kota w butach jak dobrego znajomego. Będąc w pałacowej kuchni, obrotny zwierzak usłyszał od kuchcików, że nazajutrz król wybiera się z córką na przejażdżkę. A czym przejeżdża się król? Autobusem. Nie. Nie? Skaduj dalej. Rowerem? Nie. No to ja już naprawdę nie wiem. Ach, przepiękną karetą. A, karetą. Tak. Na sygnale. Na sygnale, nie na sygnale. No ale posłuchaj dalej, zaraz się wszystko wyjaśni. Mimochodem wypytał, w jakiej porze planują wycieczkę i w którą stronę zamierzają się udać. Następnego ranka zaczął namawiać swojego pana na kąpiel, zachwalając przy tym, jak mógł miejsce, które na ten cel upatrzył. Gdy Janek już nurkował,
i parskał w chłodnej wodzie, przebiegłe kocisko złapało jego dziurawe portki i łataną koszulę i wetknęło je czym prędzej pod gęsty krzew. Z dala dobiegał już tętent końskich kopyt. To złocista kareta wiozła króla i królewnę na przejażdżkę. Jakież było zdumienie obojga, gdy zobaczyli znajomego kota, który to wymachiwał rozpaczliwie przed nimi łapami. To ściskał nimi głowę, to znów szarpał wąsy, lamentując przy tym i zawodząc. Ujrzawszy, niby to w ostatniej chwili, królewski orszak, kot uderzył w wielki krzyk. Jaśnie wielmożny panie, królu miłościwy, wołał. Nieszczęście, nieszczęście, pomocy! Co się stało, przyjacielu? Odkrzyknął przejęty władca. Jak ci pomóc? Nie mnie, tylko panu mojemu. Jaśnie wielmożny książę Jan Pomponian chciał właśnie zażyć kąpieli, gdy napadli na nas jacyś rapusie. Połakomiwszy się na jego jedwabne szaty. Ledwie uszliśmy z życiem, opierając się chyba ze setce zbójów. Na rozkaz królewski słudzy natychmiast chwycili wspaniałe szaty i pobiegli nad rzekę. Zmieszał się Janek na widok tej gromady, jako że akurat wyszedł z wody i rozglądał się bezskutecznie za swoim ubraniem. Zmieszał się jeszcze bardziej, gdy przybysze z oznakami najgłębszego szacunku zaczęli go odziewać w szaty, jakich do tej pory nie widział nawet na obrazku. Wyobrażasz to sobie? O, mamo! Zarumieniła się królewna na widok smukłego młodzieńca o szczerym spojrzeniu. Nie uszło to uwadze bystrego kota. Nie uszło też uwadze starego króla, który zaprosił Janka do... Do czego zaprosił? Do karety? No tak! I posadził go obok królewny i patrzył na nich z upodobaniem, bo też piękna, doprawdy piękna była z nich para. Konie ruszyły z wolna. Kot w butach zaś pomknął przodem co sił w łapach. Ach, jak biegł, ach, jak biegł. Wkrótce napotkał gromadę starców, którzy żeli w milczeniu wielkie pole pszenicy. Hej, żeńcy! Zawołał. Czyjeż to są łany? Wielkiego czarodzieja Gulgota Bulgota. Gulgota Bulgota! Odpowiedzieli trwożnie starcy. Naszych on synów w lochu uwięził, a z nas zrobił niewolników. Nie martwcie się, dobrzy ludzie. Zaraz tu większy czarodziej przybędzie i po Gulgocie Bulbocie będzie. Zawołał kot. Tylko pamiętajcie, za chwilę pojedzie tędy złota kareta. Jak was będą pytać, czyje te łany, mówcie, że księcia Jana Pomponiana. Tak, księcia Jana Pomponiana. To rzekłszy, popędził dalej. Wkrótce zauważył gromadę kobiet, które trudziły się przy zbiorze lnu. Hej, kobiety! Czyje to są pola? Zawołał. Złego czarodzieja Gulgota Bulgota, co córki nasze trzyma w wieży. Ha! Niedługo już będzie panować, bo tu czarodziej taki przybędzie, że Gulgot Bulgot ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Pamiętajcie tylko, jak was kto zapyta, czyje są te pola, mówcie, że księcia Jana Pomponiana, krzyknął im kot. Toczyła się wolno złota kareta. A kogo spyta król o właściciela mianych dóbr, słyszy, że wszystko to należy do księcia Jana Pomponiana. Kot tymczasem dobiegł do zamku Gulgota Bulgota i tak mu powiada. Jam jest słynny kot w butach, przyjaciel i sługa potężnego maga księcia Jana Pomponiana. Chciałby on zmierzyć się z tobą, ale doszły nas wieści, że moc twoja znacznie ostatnio podupadła.
Nie jest więc pewien, książę Jan Pomponiany, czy mierząc się z tobą nie poniesie uszczerbku na honorze. Dlatego wysłał mnie przodem, żebym cię wypróbował. Wypróbował? Ty mnie? Zagrzmiał Gulgot Bulgot, aż szyby w oknach zadrżały. Gulgot Bulgot. Wypróbował? Ja ciebie! Zawołał kot, aż muchy pomdlały i sypnęły się z sufitu na zamkowe posadzki. Fru. Fru. Stropił się nieco czarodziej na ten widok i żeby nie wyglądało na to, że przegrał pierwszą rundę, natychmiast wykonał swoje popisowe zakręcie i przemienił się w olbrzymiego lwa. Zaśmiał się kot. Choć między nami mówiąc, łydki mu drżały. Mnie też by drżały łydki. Wielkiś to ci się w wielką bestię zmienić łatwo, ale spróbuj się zmienić w coś małego, choćby w polną myszkę. Gulgot Bulgot, dotknięty do żywego kocim szyderstwem, natychmiast przeobraził się w mysz. Na to tylko czekał kot w butach. Skoczył, pazurami błysnął, zębami klapnął i już było po czarodzieju. Wow! W tej właśnie chwili wtoczyła się na dziedziniec złota kareta, wioząca króla, królewnę i Janka. Wyszedł im na spotkanie kot w butach i poprowadził do obszernej jadalni, gdzie na stole czekał już wspaniały obiad, który rozkazał sobie przygotować Gulgot Bulgot. Nim skończył marnie w kocim żołądku, cała trójka żywo zabrała się do jedzenia, bo od śniadania wszyscy zdążyli już nieźle zgłodnieć. Wkrótce pod zamkowymi oknami zjawiła się gromada dorodnych dziewcząt i młodzieńców, wznosząc wiwaty na cześć księcia pana Jana Pomponiana. Byli to więźniowie Gulgota Bulgota, których obrotne kocisko zdążyło już uwolnić z wież i lochów. Zachwycony król chciał natychmiast ogłosić zaręczyny Janka i swojej jedynaczki, ale Janek, choć zdążył się już zakochać na zabój w królewnie, nie chciał grać fałszywej roli. Szczerze wyznał królowi, że jest prostym młynarczykiem, a do obecnego stanu doszedł dzięki kocim intrygom. Ten, kto wprzód nic nie mając tak wiele zdobył, godzien jest zostać moim zięciem. Hurra! Zawyrokował mądry król. Teraz już nic nie stało na przeszkodzie, by Janek poprosił o rękę królewny. I zaraz ogłoszono zaręczyny. Tylko kot w butach musiał przyrzec Jankowi, że od dziś koniec z intrygami. Uczynił to bez żalu, bo prawdę mówiąc, wolał ciepły piec i smaczne kąski niż to ciągłe po polach bieganie. A może jesteście ciekawi, co się stało ze starszymi braćmi? Troszkę jestem ciekawy, owszem. Wkrótce po tym, jak Janek poszedł w świat, ich gospodarstwa nawiedziły nieprzeliczone stada myszy. O nie, chyba mają nauczkę za swoje zachowanie. Ogołociły z ziarna pola i młyn najstarszego. Pogryzły w strzępy pieniądze, które miał w skrzyni średni. No nie. Skończyliby obaj marnie, gdyby nie Janek. Na jego prośbę kot w butach sformował i pchnął im na pomoc doborowe oddziały kotów myszołowych. Posłał też Janek braciom i jadła, i grosza, żeby mogli podreperować zrujnowane gospodarstwa. Przebaczył im z serca, że go tak nieuczciwie, niedobrze potraktowali. To bardzo miło ze strony Janka. Janek w ogóle to był taki złoto chłopak. Dobrze, że w końcu ożenił się z księżniczką i żyli długo i szczęśliwie. Ciekawe co z kotem. Na pewno też żył długo. I szczęśliwie. I szczęśliwie. I sobie się wylegiwał na tym piecu takim ciepłym. A ja bym się teraz wylegiwał na łóżku, więc chyba się już pożegnam. Ja też. No to dobranoc, dzieci. Dobranoc, Ubu. Dobranoc. Pa. Całus. Pa, pa.